udanie zainaugurowaliście wiosnę, chociaż w może troszeczkę nietypowej pogodzie w Bochni. Wygraliście wysoko 7-1 nad ligowym Szczeniakiem, ale jednak rozmiary tego zwycięstwa bardzo cieszą. Dokładnie tak. Rozmiary cieszą. Cieszę się przede wszystkim z tego, że podtrzymaliśmy dobrą passę z ostatnich dwóch meczy. Zagraliśmy naprawdę od samego początku bardzo dobrze, skoncentrowani. Nie pozwalaliśmy przeciwnikowi na praktycznie na nic. Pierwsze dwie bramki, wydaje mi się, ustawiły mecz. Kolejna bramka na 3-1. Wydaje mi się, że już całkowicie podcięła skrzydła w Watrze i druga połowa to była tylko formalność. Drugi, tylko przyklasnąć chłopakom, że nadal bardzo konsekwentnie wykonywali założenia taktyczne, nie pozwolili przeciwnikowi praktycznie na nic i uważam, że zasłużenie wygraliśmy tak wysoko. Cieszę się i wiadomo z 3 punktów, tak samo jak i z gry. Dziękuję bardzo. Pytanie do pana Sławka. Panie Sławku, został pan wybrany najlepszym zawodnikiem tego spotkania. Strzelił pan 4 bramki, przy jednej bramce pan asystował. Można byłoby się zapytać, jak to się robi? Nie, no to tutaj przy tych 4 bramkach to trzeba powiedzieć, że to zasługa całego zespołu. No, wypracowali tę sytuację, akurat się znalazłem w tym miejscu i o tym czasie, że udało się je wykończyć. I jak mówię, no, gra cały zespół i jeśli wygrywa, to wygrywa cały i wygrywamy wszyscy wspólnie. Jeśli przegrywamy, to też przegrywamy wspólnie. Także tu. No tak, na pewno tak indywidualnie cieszy takie wyróżnienie, ale mówię, to jest najważniejsze z dobro zespołu i sukces ogólny. Lubimy tak właśnie, z każdego meczu to jest taki krok do przodu, żeby w końcu wywalczyć się na nas, na BKS. Rozmawiałem kiedyś z kolegami pana zespołu, no i powiedzieli, że no, kto jak kto, ale pan to jednak ma takie końskie zdrowie. Czy mówią panu coś, liczby 200 i 500? Kurczę, nie wiem. Podobno przed każdym treningiem, po każdym treningu robi pan 200 przysiadów i 500 brzuszków, to prawda? Nie, no aż tyle to może nie, no trochę się tam robi, ale aż tyle to nie, to może przesadzili tak. Trochę to pomnożyli może. Czy ten cel, awans do trzeciej ligi po takiej grze, po takim spotkaniu wydaje się bardziej realny? Myślę, że do trzeciej ligi jeszcze daleka droga. Tak jak już wielokrotnie powtarzałem, chciałbym, żebyśmy się do każdego meczu bardzo solidnie przygotowali, nie myśleli o takich daleko siężnych planach. Myślę, że jak będziemy solidnie podchodzić na treningach i do najbliższego meczu przygotować się tak jak do ostatnich, to myślę, że trzecia liga jest sprawą otwartą. Panie Sławku, po strzeleniu jednej z bramek zrobiliście taką tradycyjną piłkarską kołyskę. Komu dedykował pan tą bramkę? Dedykowałem dla mojej córki Małgosi. Może trochę taka spóźniona kołyska, bo w sumie przyszła na świat 6 grudnia, ale nie było okazji jakby wcześniej tu u siebie zagrać meczu ligowego, dopiero był teraz pierwszy na wiosnę i teraz zrobiliśmy wspólnie z chłopakami z drużyny kołyskę dla niej. Strzelił pan w ostatnim meczu 3 bramki, dzisiaj 4. No jest szansa na to, że zostanie pan może jeszcze królem strzelców całych rozgrywek. Ja mówię, no nie, akurat nie patrzę tak, żeby zostać tym królem strzelców w tej 4. lidze. Tak mówię, też jak są koledzy lepiej ustawieni na boisku, to dogrywam. To akurat, jak mówię, no trener ustawił tak drużynę, gram najbardziej wysuniętego i teraz mam dużo tych takich piłek do wykańczania, że tak powiem. Także to mówię, jeszcze raz podkreślę, zasługa całego zespołu, fajnie dogrywają piłki i tu trzeba byłoby wszystkich zespołów wyróżniać, nie? Bo w jednym meczu dogra ten, drugi w tym, ale mówię, także fajnie wygląda ta współpraca. Mamy taki styl grania, trener tak nas ułożył i na razie to fajnie wygląda. No, cieszę się, że mogę w tym brać udział i wykańczać tę akcję.